Jak ona sprzętnie komputer wyłącza. Ta sprzątaczka, jak ona sprzętnie ten komputer wyłącza, ona nie chce, żeby ktoś tam, wiesz, u niej grzebał w komputerze, gdy ona się zaloguje, bo ona jest bardzo inteligentna.
Nasze radio Koncita, podsłuchy, podglądy, piękna wystawa, ikony kończą się. Na dole przy żarni, proszę Państwa, w sali wystawowej, piękne ikony, zapraszamy Państwa, reklamujemy ikony dzisiaj jeszcze. Możecie przyjść, poglądać, sfilmować, proszę Państwa. Tutaj też pokazujemy, jak na centralnym złodzieje okradają w Warszawie. Pętla autobusów nocnych, to raczej w nocy jest. Okradają. Ciekawostki są różne, proszę Państwa. Tak. Tak. A 17 marca 1958. 17 marca 58. Są spóźnienia z firmy. Jeszcze jutro chyba jeszcze zapłacę. Niech pani to wyśle. Ile tam? 490? O, tak. No. No do jutra to chyba będzie zapłacić. To by pani mogła na SMS-ie napisać. Aha. Tak. No, tak, mam zapisane tu. Tak.
To znaczy ten głównie, ten głównie jest. Ten, tak. No to tam jest Elachow 1, 2, 3, 4, no opa gazeta, która no jestem w bibliotece, nie mogę głośno gadać. Elachow 1, 2, 3, 4, no opa gazeta, która aha. Do 20. Tak. Dobrze. Ale wiesz, płacę. Co to jest? 25? Nie. Bank euro chce, żeby ludzie spłacali, wiesz, raty za pożyczki, jak oni nic innego nie dają, tylko tę jedną pożyczkę. Ona myśli, że będzie miała na czas, nie będzie miała na czas, bo to jest w prowidencie spóźnione, mogą być wpłaty i ten luz jest uwzględniony.
Pracownicy strasznie tutaj, wiesz, plotkują, gadają. Oni powinni przechodzić korytarzami, chować się, ci pracownicy, nie dyskutować tu, nie rozmawiać. Jak są te święta moherowe, katolickie święta, one tu pieprzą głupoty, a ci wszystkiego najlepszego składam, życzę ci. Przecież są ludzie, którzy w ogóle nie obchodzą żadnych katolickich świąt i nie mają zamiaru obchodzić. No. Thank you.
Thank you.
Yeah.